Witajcie kochani, nazywam się Artur Ceroński i od jakiegoś czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. W nauczaniach tych kładę silne, stabilne fundamenty pod dwa główne filary chrześcijaństwa, którymi są łaska i wiara. Dzisiejsze nauczanie jest zatytułowane Wiara w praktyce. Chciałbym, żebyśmy zostali sobie dzisiaj na 11 rozdziale listu do Hebrajczyków i żebyśmy sobie ten rozdział przeanalizowali właśnie pod tym kątem, właśnie pod kątem praktykowania wiary, wiary w praktyce. Przeczytamy najpierw werset 6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli widzimy, że w ogóle, żeby do Boga podejść, musimy w Boga uwierzyć. I nie tylko uwierzyć, że On istnieje, ale w to, że On wynagradza tych, którzy Go szukają, czyli że On w ogóle jest dobry. A więc to jest taka podstawa, podstawowy element, że nie możemy się Bogu podobać, czyli nie możemy mieć z Bogiem relacji, intymnej, prywatnej relacji bez wierzenia Bogu. Bez wiary jest to niemożliwe. Bez wiary, na podstawie jedynie jakiejś tam wiedzy, na podstawie informacji, my nie możemy do Boga podchodzić, bo to nie ma najmniejszego sensu, bo nic się nie wydarzy. I teraz zaczniemy sobie od pierwszego wersetu. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Więc widzimy, że przede wszystkim wiara to pewność. Pewność. Wiara to nie jest domniemanie, wiara to nie jest jakieś oczekiwanie, że coś się teraz wydarzy. Wiara to jest pewność. Czego pewność? To jest pewność, że już mam, czyli posiadam to, co Bóg obiecał, że już mam to, co Bóg obiecał. Nie, że będę miał, nie, że to się kiedyś jakoś w moim życiu pojawi, tylko że już teraz mam. Czyli jeżeli ja teraz wierzę, mówię, że ja wierzę Bogu, to ja uznaję, że ja mam teraz to, co Bóg obiecał dla mnie. Rozumiecie? Ja nie czekam na to, czy ja to zobaczę, czy ja to poczuję, czy ja to mogę dotknąć, czy ja to słyszę. Nie. Ja mam pewność na podstawie tego, że Bóg powiedział, że to ma dla mnie. Skoro On powiedział, to ja mówię, mam. I to jest wiara. Lecimy dalej. Trzeci werset. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. A więc wiara to poznawanie, czyli wiara jest ściśle związana z poznawaniem, czyli nie jest tak, że my siedzimy, coś tam na nas stąpi i my wiarę posiądziemy. My wiarę poznajemy, prawda? Czyli my przez wiarę poznajemy, czyli wiara to poznawanie, rozumiecie? Czyli wiara w ogóle zaczyna funkcjonować, kiedy my zaczynamy poznawać. Kiedy my nie poznajemy, kiedy nie chcemy poznawać, nie zaistnieje żadna formuła wiary w nas. Czwarty werset. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, aby Bóg, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. A więc wiara to dawanie Bogu tego, co najlepsze, najwartościowsze dla Ciebie. A więc wiara jest związana z dawaniem Bogu najwartościowszych rzeczy. Rozumiesz? Czyli przez wiarę, tak? Życie przez wiarę to jest życie, gdzie składamy ofiarę. Nie ma wiary bez ofiary. Dobre słowo. Nie ma wiary bez ofiary. Czyli ja, chodząc w wierze, tak, ja ofiarowuję najcenniejsze rzeczy dla mnie. Swoje życie, swój czas, swoją przestrzeń. Chodząc w wierze, chodzę w ofiarowywaniu siebie, Bogu,
Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Nie ma czegoś takiego, że ktoś mówi, ja wierzę, ale nie ofiarowuje siebie Bogu. Chcę tam jakoś sobie żyć, ja wierzę. Nie, to bzdet. Piąty werset. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. A więc wiara to chodzenie z Bogiem. Widzimy, że funkcjonowanie życiu w praktyczny sposób w wierze to jest chodzenie z Bogiem, czyli bycie z Nim, przebywanie z Nim. Człowiek wiary to człowiek przebywający z Bogiem. Siódmy werset. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. A więc widzimy, że wiara to podejmowanie nowatorskich i nieznanych wyzwań. Więc wiara jest związana z podejmowaniem nowatorskich i nieznanych wyzwań. Człowiek wiary to człowiek poruszający się w nowatorskich przestrzeniach. To człowiek poruszający się w przestrzeniach nieznanych mu. A więc chodzenie w wierze to chodzenie w miejsca tajemnicze w życiu. Rozumiesz? To nie są tylko miejsca znane nam. My chodzimy w wierze w tym, co my znamy dokładnie i tak dalej. Nie. Człowiek wiary idzie w miejsca, których nie zna w życiu. Rozumiecie? Zarówno w swoich tokach myślowych, w emocjach, w decyzjach, w różnego rodzaju działaniach. Werset 8-9. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. A więc widzimy, że wiara to posłuszeństwo Bożym wytycznym tutaj. Nie ma czegoś takiego jak wiara bez posłuszeństwa Bożym wytycznym. Człowiek mówi, ja wierzę, ale posłuszny nie jestem. To jest bzdura. Jeżeli nie jesteś posłuszny Bożym wytycznym, oznacza, że nie wierzysz Bogu. Tak? O to tutaj chodzi. Dalej, wiara to odpowiedź na powołanie. Czyli praktyczne chodzenie w wierze to jest odpowiedź na Boże powołanie dla naszego życia. To nie jest uciekanie od powołania, tylko to jest odpowiedź na powołanie. Powołałeś mnie, więc idę. Tak? I dalej z tych wersetów wynika, że wiara to wyjście z komfortu, przyzwyczajeń i stereotypów. A więc chodzenie w wierze to jest wychodzenie z różnorakich komfortów w naszym życiu. Rozumiesz? Żyjemy jakoś w jakimś komforcie psychofizycznym i wielokrotnie my wychodzimy z tego komfortu, bo tak nas kieruje nasza wiara. To jest wychodzenie z różnorakich przyzwyczajeń i stereotypów. Mówi się, wiecie, wielu ludzi mówi, stary, drzew się nie przesadza, ja nie wchodzę w te rzeczy nowe, ale ty, chodząc w wierze, ty jesteś zmuszony wchodzić w nowe rzeczy i porzucać stare toki myślowe. Nie istnieje coś takiego jak chodzenie w wierze, tak? Praktyczne chodzenie w wierze i trwanie w starych przyzwyczajeniach i stereotypach. To bzdura jest. 11 werset. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to pomimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. A więc wiara to praktyczne używanie mocy. A więc człowiek wiary to człowiek, który w sposób praktyczny używa mocy. Nie tylko gada o tej mocy, ale praktycznie używa tej mocy Bożej w różnego rodzaju dziedzinach życia. 17 werset. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. Czyli widzimy, że wiara to nie zatrzymywanie się nawet w najcięższych sytuacjach kryzysowych. Człowiek wiary to człowiek idący w kryzys.
nie uciekający przed kryzysem. Niewiara zawsze ucieka przed kryzysem. Wiara idzie w kryzys. Rozumiecie? Bardzo ważna informacja. Werset 19. Dalej Abrahamie. Sądził, że Bóg ma moc wskrzesić nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. A więc widzimy, że wiara to przekonanie o cudach osiągalnych dla twojego życia. A więc chodzenie w wierze to jest chodzenie w wierze w cuda. Rozumiecie? Ja dużo uczę o tym, jak ma wyglądać nasz naturalny rozwój, jak mamy korzystać z naszych talentów, umiejętności naturalnych, ale u swojej podstawy wiara, tak? To jest wiara w cuda. Tak? Czyli człowiek wierzący to człowiek nie tylko opierający się na tym, co jest w nim naturalnego i rozwijanie tego poprzez przeprowadzenie tego przez krzyż, ale to jest człowiek wiary, to człowiek wierzący w Boże cuda, czyli nadprzyrodzone zjawiska. I to jest dla niego jakby codzienny tok myślowy. Codziennie wierzę w cuda. Werset 20. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. A więc wiara to mówienie do przyszłości i ustanawianie w niej określonych spraw i rzeczy. Wiara mówi do przyszłości. Wiara to nie jest oczekiwanie na to, co się wydarzy w przyszłości. Człowiek wiary mówi do przyszłości i ustanawia, co w przyszłości się wydarzy. Przez wiarę ustanawiamy rzeczy w przyszłości. Tak robimy. To jest praktyczne chodzenie w wierze. Werset 23. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukryty przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, że dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Wiara to odważne posunięcia mimo ryzyka poniesienia konsekwencji. Czyli wiara to odważne posunięcia mimo ryzyka poniesienia konsekwencji. Czyli wiara nie cofa się przed konsekwencjami różnorakimi. Wiara idzie do przodu i ryzykuje. Człowiek wiary to ryzykant, wiedzący, że różnego rodzaju konsekwencje mogą się przydarzyć w związku z tym, co robi. Werset 24. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. A więc wiara to niezgoda na kłamstwa, choćby były one ogólnie akceptowane przez otoczenie. Czyli człowiek wiary nie ma zgody na kłamstwo jakiegokolwiek rzędu w jego życiu, mimo że to kłamstwo jest przyjęte jako ogólne prawidło. Człowiek wiary olewa ogólnie przyjęte prawidła. Człowiek wiary nie zgadza się na coś, co jest kłamstwem. Człowiek wiary zna prawdę i to, że cały świat uważa wokoło, że coś tam jest prawdą, ale nie jest to prawdą z perspektywy Bożej, to jest w związku z tym kłamstwem i człowiek wiary, on to kłamstwo odrzuca. Tak? Odrzuca. I to robi to publicznie. Dalej. Werset 25. Dalej o Mojżeszu. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. A więc wiara to przeciwstawienie się grzechowi. My przez wiarę przeciwstawiamy się grzechowi. My wierzymy, że grzech nad nami nie panuje. My to ogłaszamy i my uderzamy w każdą formę grzechu poprzez przeciwstawienie się, czyli niezgodę na propozycję grzechu. 26 werset. Dalej o Mojżeszu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Wiara to skierowanie oczu tam, gdzie wzrok nie sięga. Kiedyś Bóg do mnie powiedział, pamiętam, patrz tam, gdzie wzrok nie sięga. To było lata, lata temu. Wiecie, wiara to jest skierowanie swojego wzroku tam, gdzie wzrok nie sięga. Czyli w miejsca, które są w zupełnie innym wymiarze. Patrzymy na nagrodę, patrzymy na nagrodę. Patrzymy też w miejsca, które są niewidzialne w sposób naturalny.
A więc wiara jest ściśle związana, tak, z perspektywą proroczą. W taki sposób w praktyce funkcjonujemy w wierze. W proroczy sposób. 28 werset. Przez wiarę, dalej o Mojżeszu, obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. A więc wiara to świadomość dzieła krzyża w naszym życiu. Wiara się opiera tylko na krzyżu Golgoty. Tylko na krzyżu. Tylko jest związana z krwią Jezusa. A więc człowiek wiary to człowiek świadomy dzieła krzyża w jego życiu. 29 werset. Przez wiarę, tutaj o Izraelu, przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Wiara to śmiałe wchodzenie w to, co nadprzyrodzone. A więc człowiek wiary odważnie wchodzi w to, co nadprzyrodzone, to, co nienaturalne. 30 werset. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. A więc wiara to uderzenie w diabelskie warownie na drodze twojego życia, choćby nie wiem, jak one były potężne. Więc wiara to jest uderzenie w diabelskie warownie. Przez wiarę uderzamy w diabła. Przez wiarę widzimy, że te wielkie problemy naszego życia wcale nie są takie wielkie. Przez wiarę widzimy, że one są małe. Przez wiarę uderzamy w to i to torpedujemy. Przez wiarę uderzamy w diabła i w jego dzieła. I od 36 do 38. O ludziach wiary. Inni zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A więc wiara to zgoda na prześladowania i niewycofywanie się, gdy one nadchodzą. Człowiek wiary to człowiek, który dał zgodę na prześladowania. On powiedział w swoim sercu: Boże, ja nie cofnę się, kiedy będą prześladowania. A prześladowania będą zawsze jakieś, takie czy inne. Rozumiecie? To są ludzie wiary, to są ludzie praktycznej wiary. Ludzie, którzy nie cofają się przed prześladowaniami, ponieważ dali zgodę w swoich sercach na to, że te prześladowania w ogóle mogą ich dotknąć. W ogóle zgodzili się. Nie uciekają od tego. To jest praktyczne chodzenie w wierze. Wiecie, jest dużo, dużo, dużo nauczeń na temat wiary. Bardzo dużo. Natomiast praktyczne chodzenie w wierze troszkę się różni od teorii. Rozważajmy te rzeczy. Drogi Ojcze, ja modlę się o tych ludzi, którzy słyszeli dzisiejsze słowo. Ja modlę się, aby to słowo było jak miecz, jak młot, aby ono uderzało w każdą formę teoretyzowania, Ojcze. Ojcze, niech prawda Twoja przenika każdego człowieka, który słucha tych słów. Ojcze, niech praktyczne chodzenie w wierze będzie udziałem każdego z tych ludzi, Ojcze, którzy słyszeli to słowo w imieniu Jezusa.